10 najdziwniejszych pojazdów w historii. Zaznaczam, będą to różne pojazdy, zarówno czterokołowe, jak i dwukołowe, działa kolejowe, samoloty, no wszystko, co mi się udało znaleźć. ZIL 2906 i 4904. W pierwszym dziesięcioleciu produkcji ZIL stworzył model 2906, a dopiero 10 lat później powstał 4904. Otóż, co to były za pojazdy? Dość innowacyjnym rozwiązaniem było zastosowanie napędu śrubowego zamiast gąsienic. Pierwszy model był stosunkowo lekki. Jego nowszy brat ważył aż 1,5 tony więcej, przez to śruby, które miały zapewnić skuteczne poruszanie się nawet w rzadkim błocie, okazały się niewydajne. Pojazd oczywiście był produkcji radzieckiej i stworzono go, aby mógł swobodnie przemieszczać się po każdym terenie, nawet tak nierównym, że zwykły czołg nie jest w stanie przejechać. No ale cóż, nie wyszło nic z tego. Rolls-Royce Trust Measuring Rig, również nazywane latającą ramą o dłużka. Otóż gwałtowny rozwój śmigłowców po zakończeniu II wojny światowej zwrócił uwagę konstruktorów z Wielkiej Brytanii. Na pierwszym miejscu pojawiły się korzyści wojskowe, jakie można było osiągnąć, dysponując tego typu samolotem. W dobie zimnej wojny zachodni strategzy zdawali sobie doskonale sprawę, że w przypadku przekształcenia jej w gorącą wojnę, jednymi z pierwszych celów uderzeń lotniczych i atomowych państw Układu Warszawskiego będą bazy lotnicze państw NATO. Ich wyeliminowanie, pozbawienie możliwości obsługi technicznej i logistycznej operujących z nich samolotów praktycznie uniemożliwi państwom NATO wykorzystanie własnych sił powietrznych. W 1953 roku Rolls-Royce zbudował pierwszy statek powietrzny z możliwością pionowego startu i lądowania napędzany przez silnik odrzutowy. Niestety dziwadło z ramową konstrukcją było bardzo niestabilne podczas lądowania. Program porzucono. Jakiś czas później, w latach 60. NASA skorzystała z pomysłu i stworzyła 5 latających maszyn, które służyły jako urządzenia treningowe dla astronautów biorących udział w programie Apollo. Kugelpanzer, czyli niemiecki opancerzony wóz bojowy z okresu II wojny światowej. Znany jest tylko jeden egzemplarz tego pojazdu, który obecnie znajduje się w Muzeum Czołgu w Kubience w części ekspozycji dotyczącej niemieckich wozów bojowych. Pojazd pomalowany jest błyszczącą szarą farbą i pozbawiony jest wyposażenia wewnętrznego. Historia pojazdu jest nieznana, ponieważ nie znaleziono żadnych dokumentów dotyczących tego pojazdu. Prawdopodobnie został wyprodukowany przez III Rzeszę w latach 30. XX wieku przez zakłady produkcyjne Krupp. Nie posiada on także żadnych konkretnych oznaczeń. Pojazd został przekazany Japonii, a następnie został zdobyty przez Sowietów w 1945 roku w Mandżurii. Grubość pancerza wynosi 5 mm. Był napędzany przez jednocylindrowy, dwusuwowy silnik spalinowy. Pojazd posiada dwa duże koła napędowe umieszczone po bokach pojazdu. Do sterowania oraz stabilizowania pojazdu służyło małe koło umieszczone z tyłu. Kugelpanzer posiadał radio, natomiast nie miał zainstalowanego uzbrojenia. Kierowca podróżował w środku, na siodełku zbliżonym do motocyklowego. Biorąc pod uwagę, że przez otwór na oczy można było strzelać z karabinu maszynowego, przypuszcza się, że urządzenie to miało wspierać piechotę na polu bitwy, albo nawet ją zastępować. Eisenbahn, czyli kolejne niemieckie dziwadło. Działo kolejowe kalibru 802 mm, największe i najbardziej kosztowne działo w historii. Otóż armata ta to gigantyczne monstrum. Aby ją przetransportować, trzeba było ją rozłożyć za pomocą dźwigów kolejowych, a następnie złożyć przez inne dźwigi kolejowe. Wszystko trwało około 6 tygodni. Do doprowadzenia do gotowości bojowej potrzebowała 4 torów, z czego 2 wewnętrznych dla samego działa i 2 zewnętrznych dla dźwigów kolejowych, które były niezbędne podczas jego montażu. Montaż wymagał zaangażowania około 1400 osób. Osłony przed lotnictwem nieprzyjaciela zapewniał pułk artylerii przeciwlotniczej. Latem 1942 roku podczas chrztu bojowego pod Sewastopolem pocisk przebił 10-metrową warstwę ziemi i strop z żelbetonu, po czym eksplodował w podziemnym składzie amunicji.
Oczywiście skuteczność bojowa tego działa jest dość wątpliwa, ponieważ wiadomo, kilka tygodni na doprowadzenie do gotowości bojowej to dość słabo jednak. Jednakże pocisk tego działa, 800 mm, można obejrzeć w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Vespa 150 Tab, włoski skuter. I tutaj twórca miał naprawdę niezłą fantazję, ponieważ skuter został zmodyfikowany do transportu działa bezodrzutowego. Skutery były używane tylko do przewożenia działa i jego trójnożnego statywu. Na samym skuterze nie zamontowano żadnych przyrządzeń celowniczych i broń miała być używana zasadniczo do strzelania z podstawy, ale w sytuacji awaryjnej możliwe było oddanie strzału bezpośrednio ze skutera. Vespy zostały użyte bojowo w czasie wojny algierskiej, gdzie okazało się, że szczególnie w trudnym terenie niewielkie skutery były wyraźnie przeciążone masą działa i już po wojnie broń ta została wycofana z użytku. Niemniej w czasie wojny same skutery były bardzo popularnym środkiem transportu dla oficerów i podoficerów. No zresztą popatrzcie na coś takiego i wyobraźcie sobie, że jesteście na wojnie i widzicie nagle masę Włochów jadących na czymś takim. Kurde. Big Dog, mobilny czworonożny robot stworzony przez firmę Boston Dynamics w 2005 roku. Budowa robota jest finansowana przez DARPA, a jego głównym zadaniem ma być przenoszenie ciężkich ładunków dla małych grup żołnierzy operujących na obcym, trudnym terenie uniemożliwiającym korzystanie z pojazdów kołowych. Robot dysponuje laserowym żyroskopem oraz systemem widzenia stereoskopowego. Stworzono 3 wersje robota, ostatnią jako Alpha Dog. I mówi się, że to pies, chociaż bardziej to urządzenie zastępuje osła albo konia. Progriev T. Radziecki czołg z lat 60. Otóż radziecki dowódca marszałek Grigorij Żukow podczas rozmowy z późniejszym prezydentem Stanów Zjednoczonych Dwightem Eisenhowerem miał powiedzieć, gdy moi żołnierze natrafią na pole minowe, atakują dokładnie tak, jakby go tam nie było. Trudno zweryfikować, czy rzeczywiście takie słowa padły z ust radzieckiego dowódcy, jednak z całą pewnością Rosjanie mieli również inne metody radzenia sobie z polami minowymi. Poza tak zwanymi ładunkami wydłużonymi postanowili wykorzystać w roli trału przeciwminowego silnik odrzutowy. W tym przypadku na podwoziu czołgu T-55 zamontowano silnik, który po uruchomieniu miał za pomocą siły podmuchu i temperatury detonować ukryte w pobliżu miny, oczyszczając drogę innym pojazdom. Podobnie wyposażone pojazdy były również używane w roli wozów strażackich. No niby śmiesznie, ale przyznajcie, dobry pomysł, skuteczny. Avaro Canada VZ9AV Avrocar, czyli statek powietrzny pionowego startu i lądowania w kształcie dysku, opracowany jako tajny projekt w trakcie zimnej wojny przez kanadyjskiego producenta samolotów Avro Canada w Malton. Pierwsze loty przeprowadzono już w 1959 roku. Wyniki badań wykazały problemy ze stabilnością i słabe osiągi. Maksymalna prędkość wynosiła zaledwie 56 km na godzinę na wysokości 90 cm nad ziemią. Okazało się, że moc silnika nie jest wystarczająca. Avrocar zachowywał się w zasadzie niczym poduszkowiec. Co więcej, był bardzo głośny, co jest niekorzystne dla celów bojowych. To, że urządzenie stworzone do latania nie lata, wcale nie przeszkadzało Rosjanom. Akronplan, czyli pojazd poruszający się na niewielkiej wysokości nad wodą lub inną gładką powierzchnią z wykorzystaniem efektu przypowierzchniowego. Rozwój tego typu konstrukcji nastąpił po II wojnie światowej, głównie w Rosji, gdzie ich projektowaniem zajmował się przede wszystkim Rastisław Aleksiejew. Efekt WIG wykorzystał też Roberto Bartini, Włoch pracujący w Związku Radzieckim, w jednym ze swoich projektów. Ekranoplany były stosowane w radzieckiej marynarce wojennej jako jednostki desantowe i patrolowe. Używane były na Morzu Kaspijskim i Morzu Czarnym. Obecnie ich wykorzystywanie w charakterze wojskowym zmalało. Rosyjska flota wycofała ze służby wszystkie swoje jednostki z przyczyn ekonomicznych i nie wprowadziła nowych. Co jest w tym wszystkim dziwnego? Otóż same ekranoplany wyglądały jak łodzie latające, z tym, że nie latały. Były za to bardzo szybkie, bo osiągały prędkość do 550 km na godzinę. Car Tank, czyli znowu Rosja. Otóż Car Tank to prototypowy rosyjski pojazd opancerzony skonstruowany w 1915 roku. Projekt został zarzucony po testach, które wykazały, że zastosowane silniki są zbyt słabe, a sam pojazd
podatny jest na ogień artylerii. Na pomysł konstrukcji tego nietypowego pojazdu wpadł inżynier Lebiedenko. Budowa pojazdu odbiegała zupełnie od dziś stosowanych standardów. Wóz nie poruszał się przy pomocy gąsienic, ale oparty był na trójkołowym podwoziu, składający się z dwóch kół o średnicy, uwaga, 9 metrów i jednego z tyłu o średnicy 1,5 metra. Potężne koła przednie miały za zadanie ułatwić pokonywanie większych przeszkód. W wyniku błędnych obliczeń wagi pojazdu tylne koło często grzęzło w ziemi. Prezentacja przed specjalną komisją w sierpniu 1915 roku zakończyła się fiaskiem. Konstruktorzy podjęli pracę nad zastosowaniem mocniejszych silników, lecz zarzucili je ze względu na zbyt wysokie koszty. Pojazd został ostatecznie zezłomowany w 1923 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. Zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!